Witajcie serdecznie kochani, z tej strony Ciągle Jachna, zapraszam Was na kolejne dekorady. Nie będę się wiele rozgadywała, dlatego że jeżeli oglądaliście poprzedni film, jeżeli nie, to tutaj na górze będzie link, to musicie się cofnąć do niego, chciał, nie chciał, żeby dowiedzieć się dlaczego. Teraz będę tak postępowała z tym strojkiem, jak postąpię, to znaczy ja teraz szybciutko zdemontuję elementy dekoracyjne w tym strojku, które nie są zupełnie takie jakby po mojemu, czyli nie są one do końca w mojej stylistyce, one nie są do końca po prostu tym, co ja bym tutaj chciała chyba włożyć. Jest tutaj coś, co mnie po prostu zakuło w oczy od początku, tak jak już wspominałam, i już później nie poszło tak jak w tą stronę, w jaką pójść powinno, czyli nie jest to moja melodia po prostu, może tak, aczkolwiek strojek myślę, że ucieszy się zainteresowaniem wielu osób, ale wynika to z tego faktu, że po prostu gusta mamy różne. Natomiast kochani, nie odbierzcie tego tak absolutnie, że jeżeli Wam się akurat strojek spodobał, pod poprzednim filmem na przykład być może zostawicie pozytywne komentarze, nie wiem, bo ja to robię od razu, jeden po drugim. Mam nadzieję, że tam jakieś się pojawią pozytywne, to wtedy nie bierzcie tego do siebie, że ja mówię, że po prostu on jest jakiś B. On nie jest B, on jest po prostu nie do końca w mojej stylistyce, aczkolwiek wiem, że mnóstwo osób akurat, powiedzmy, każdy zresztą z nas ma inny gust. Dobrze, ja już nie będę filozofowała, bo to nie ma najmniejszego sensu, wy wszyscy doskonale wiecie, o co mi chodzi. I kochani, teraz tak, ja od razu już tutaj Was zaproszę do stołu, ja na szybciutko powyjmuję to, co mi nie odpowiada i zajmę się dopieszczaniem takiego strojka w troszeczkę innej wersji. I zobaczymy na końcu, co wyjdzie, a na końcu powiem, co zastosowałam. W międzyczasie mam tutaj elementy przygotowane, część tych, które były w poprzednim filmie. Dołożyłam sobie troszeczkę takich drobiazgów, wykorzystam albo nie wykorzystam i na końcu właśnie zobaczycie, jaki będzie efekt, zobaczycie, która wersja się Wam bardziej podoba, a ja troszeczkę parę słów zapewne powiem na temat tego, co zmieniłam i jak ewentualnie dlaczego to zrobiłam. No to cóż, bardzo się cieszę, że podoba się Wam powiedzenie, zapraszam Was do stołu. Bo tym razem również chcę zaprosić Was, kochani, do stołu. Także zapraszam Was serdecznie do stołu.
Widzieliście, moi drodzy, proces metamorfozy stroika. Poprzedni stroik, który wykonałam, mam nadzieję, że się Wam też podobał, aczkolwiek tak jak wspomniałam w poprzednim już filmie i w tym dzisiaj na samym początku, nie była to do końca moja melodia. Wynika to z faktu po prostu, że nie ukrywam wcale, że miałam taką presję gdzieś tam z tyłu głowy, taką informację, że obiecałam Wam, że wykonam stroik na cmentarz z użyciem tulipanów różowych. Nie było pięknych tulipanów różowych, więc wzięłam to, co było. No ale tak jakby to nie zabrzmiało patetycznie, wiem, że tak zabrzmi, wiele osób to odbierze może że wyolbrzymiam, tak? Lub że ewentualnie pośmiejecie się z tego zwyczajnie, bardzo proszę. Natomiast kochani, tamte tulipany najzwyczajniej w świecie, że się tak wyrażę, zaburzały moje poczucie estetyki. No po prostu tak już mam. Nie podobały mi się i jeżeli coś mi się nie podoba, to nie jestem w stanie z tym pracować. Po prostu zwyczajnie nie osiągnę efektu takiego, jaki bym oczekiwała. Jeżeli osiągnęłam efekt takiego, jakiego Wy oczekiwaliście, to bardzo mnie to cieszy. Natomiast tutaj mam przed sobą teraz stroik, który jest stroikiem, który ja bym bez żadnych skrupułów postawiła na nagrobku, gdybym miała potrzebę akurat takiego stroiczka. Kochani, i to jest stroik zgodny z... to jest właśnie moja melodia. I co teraz zmieniłam? Z tamtego stroiczka wyjęłam tą nieszczęsną tuję, do której nie miałam sympatią. Także wyjęłam te kawałeczki tuji, kochani. Tamten stroik został pozbawiony, żebym przypomniała sobie dokładnie czego. No przede wszystkim tych tulipanów. Gałązek bazi został pozbawiony, co nie znaczy, że tutaj bazi nie ma. Tutaj bazi są, tylko w nieco innym wydaniu, kochani. Co tam z tamtego stroiczka jeszcze zostało wyjęte? Ojejku, wiecie, że w tym momencie się zagubiłam się troszkę, ale chyba niewiele zostało wyjęte. Zostały wyjęte tu właśnie te tulipany, te bazie, no i została wyjęta tuja. Tuję zastąpiłam mchem, tak jak zauważyliście, spostrzegawczy, że tutaj w tym miejscu, gdzie miałam układać kwiaty, włożyłam mech, który miałam taki już suchy, totalnie przesuszony, wiór. Natomiast taki mech też sobie zachowujcie, jeżeli macie, posiadacie, dlatego że po pierwsze można go pokolorować sprayem, są spraye do mchu. Natomiast, kochani, można też ewentualnie wykorzystać go tak jak ja tutaj, czyli w miejscu, gdzie będzie niewidoczny zupełnie. Natomiast ten mech, który jest świeżutki, jeszcze taki mokry, wilgotny, fajny, on sobie będzie ciągnął tutaj wodę z gąbki, bo mamy tam gąbkę, cały czas została ta gąbka przecież nasączona wodą do kwiatów, do roślin ciętych, do roślin żywych. To również ruskus będzie sobie ciągnął wodę, dlatego ten stroik będzie mega, mega trwały i mech długo się pięknie utrzymuje i ruskus się pięknie utrzymuje, natomiast co tutaj zostało przeze mnie użyte? Przeze mnie został tutaj wprowadzony niewiele elementów, naprawdę niewiele, tylko zauważcie teraz, jak bardzo ważny jest dobór odpowiednich elementów, jeżeli chcemy osiągnąć efekt fajny. Dobór odpowiedni, a niekoniecznie musi to być duża ilość ich, tak? Bo ja pokazuję stroiki bardzo na bogato i takie skromniejsze. Ten stroik nie uważam, żeby był bardzo na bogato, natomiast sprawiałam wrażenie, nie sprawiałam wrażenia skromnego stroika, on sprawia wrażenie stroika kosztownego, sprawia wrażenie stroika eleganckiego, takie przynajmniej jest moje odczucie. Więc tak, zostały użyte dwie gałązki tego kwiatu, który, tak jak mówiłam, odpowiadaliście mi, bo sama nie jestem pewna, jakiś gatunek storczyka, także dwie tego gałązki, jedna hortensja, którą rozczłonkowałam, tak jak widzieliście, i powkładałam tutaj, tu uzupełniłam jakby kształt półserca, natomiast z tej strony zrobiłam dodatkowo taką delikatną aranżację. Chodzi po prostu o to, żeby nie wykonywać takich elementów w stroiku, ale takie zupełnie wyrwane z kontekstu i na przykład tutaj mamy jeden pasek kwiatów, a tutaj zupełnie drugi innych. To już wolałabym, żeby nic nie było, natomiast ja nawiązałam tutaj do tego, tak? Kolejna rzecz, użyłam takich wiórków drewnianych, widzieliście już w okolicach Bożego Narodzenia i później używałam ich do stroików. To jest coś takiego, co ja zakupiłam na giełdzie florystycznej, mówiłam Wam, to jest też jakieś ścinki, kory pomalowane jakimś wapnem na biało. Nieważne, no ważne, że jest efekt po prostu taki oryginalny i jest efekt wprowadzenia takiej ekstrawaganckiej troszeczkę natury. Teraz tak, co jeszcze zrobiłam? Z takich cudowności. Skubałam po prostu bazie kotki i posypałam, dopychałam troszeczkę patykiem, żeby po prostu powchodziły, tak się jakby powpinały troszeczkę w ten mech, więc się będą pięknie utrzymywały, dlatego bazia tutaj jest, ale w zupełnie innym wydaniu, prawda? No i jeszcze wprowadziłam te jajeczka, jajeczka mam ceramiczne, przepiękne jajeczka. Jeżeli pamiętacie z poprzednich filmów, to jajeczka są zakupione w sklepie internetowym Villa Verde, link jego podam pod filmem. Natomiast, kochani, myślę, że jeszcze
jeszcze możecie tam je zakupić, bo bardzo fajne, naprawdę malutkie, ale super. Ja je przykleiłam na kleju gorącym domku, no i ten zajączek, taki symbol świąteczny, ja tutaj wkleiłam patyk, tak jak poprzednio, i wbiłam po prostu w mech, żeby go już nie kleić, ale jeżeli czujecie, że chcecie zabezpieczyć bardziej, to możecie przykleić domku, nic się z nim nie stanie. Kochani, to jest moja propozycja kolejna dla Was i ta propozycja bardziej zgodna z moim gustem i bardziej leży mi na sercu. Także to, o ile bym tamtej Wam niekoniecznie przekonywałabym Was do tamtej, w sensie, że nie potrafiłabym znaleźć argumentów, dla których mielibyście na przykład nabyć tamtą albo zrobić taką jak tamta, nie potrafiłabym, bo to jest, tak jak podkreślam, naprawdę bardzo mocno, to jest mój subiektywny gust, każdy z nas go ma. To jest z kolei propozycja dla osób o skrajnie innym guście, myślę, i zapewne wielu Wam z Was się nie spodoba, ale myślę, że że też znajdzie wielu sojuszników. Dobrze, ja się już ogadałam, ale chciałam powiedzieć, dlatego że ponieważ nie mówiłam podczas wykonywania, bo też, kochani, nie do końca miałam koncepcję, po prostu miałam tylko materiały, tak jak mówiłam. Najpierw tamtą wykonałam, stanęłam i wykonałam, później po prostu automatycznie, nagrywając drugi filmik dla Was, stanęłam i wykonałam tą. Nie wiem, czy tamten się cieszy powodzeniem, czy nie, bo jeszcze nie wrzuciłam go do sieci, kochani, jak tylko wrzucę to... przepraszam, on już poszedł w sieci, także zaraz sobie zerknę na jego komentarze. Tak jest, bo ja tamten skończyłam i on już od razu został przeniesiony, że tak powiem, na górę i tam został wrzucony do sieci. Więc ja, a ja sobie tutaj wykonuję, kochani, ten w międzyczasie. Więc ciekawa jestem odbioru tamtego strojka przez Was. Oj, bardzo jestem ciekawa, może mnie zaskoczyć. Zapraszam Was serdecznie, kochani, na kolejne dekorady. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za uwagę, za poświęcony mi czas. No i kolejne dekorady, zgodnie z tym, co powiedziałam, no to myślę, że to nie będą takie dekorady, tylko może porozmawiamy sobie troszeczkę, może takie, może to będzie mała czarna z Klaudią. Myślę, że tak. Myślę, że zaproszę Was na małą czarną, kochani, co wcale nie znaczy, że to już jest koniec mojej pracy z Wami, jeżeli chodzi o święta wielkanocne, które się zbliżają szerokim krokiem, wielkimi krokami się zbliżają. Bez względu na to, jaką mamy sytuację, kochani, starajmy się nastawić pozytywnie, starajmy się pamiętać, że to są święta radosne i starajmy się cieszyć tym faktem, że po prostu cieszmy się tym, co mamy. Nawet najmniejszymi drobiazgami. Życzę Wam, kochani, dużo zdrowia. W każdym ostatnim odcinku podkreślam, że no na ten moment przede wszystkim zdrowie jest w ogóle najważniejsze, ale na ten moment przede wszystkim głównie życzenia, kochani, dużo zdrowia. No i tradycyjnie oczywiście albo dobrego dnia Wam życzę, albo dobrej nocy Wam życzę. Milion buziaków Wam przesyłam. Dziękuję raz jeszcze, kochani. Pa, pa.